Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest siódmy odcinek z naszej serii Zagrajmy w Metro 2033 Redux. Jak pamiętacie, rozpoczęliśmy sobie ostatni rozdział czwarty, Wojna. No i trafimy teraz na front wojny pomiędzy Rzeszą a Czerwonymi. Pozwala mi ta książka Metro tutaj, na dole. Ciekawe, kto ją zostawił tak swoją drogą. No dobra, na razie sobie jedziemy, jest tak... Oh, shit! Pytanie, czy Artem to zaplanował i wyskoczył specjalnie, czy to było chyba... Nie, to chyba nie było celowe, co? Mamy trochę lipę, bo zwróćcie uwagę, że... O ja pierdziel. Zobaczmy sobie nasz dziennik. Linia frontu. Przedostań się przez linię frontu na terytorium faszystów. Powinno być nazistów, do jasnej cholery. Mnie to tak denerwuje do granic możliwości, naprawdę. Czemu ludzie mylą nazistów z faszystami? Come on! Przypominam po raz kolejny. Naziści, Niemcy, faszyści, Włosi. Może do jasnej cholery, no czemu to jest tak mylone? Nie wiem. Mamy tłumik w sumie do kałacha, więc... Ten koleś odejdzie, dobra. Okej, zobaczymy, może coś tu mamy, moi drodzy, po prostu. Chyba nie mogłem go ogłuszyć, no trudno. Nie wiecie co, po prostu ciekawi? Czy tu może ewentualnie jakaś notka leży? O, proszę bardzo, mamy tu jakieś rzeczy. Dobra, ja sobie może włączę latarkę na chwilę, chociaż już jest nam niepotrzebna. O! Wow, mamy lurdetkę! No, a nie, no kto widzę, przepraszam. O, ale zarąbiste. Ej, co jest? Co, on nie działa? Chyba, że ja muszę przytrzymać może. Nie, nie rozumiem jak to działa. Mam ten oktowizor czy nie mam? No dobra, ale warto było tu przyjść w takim razie. Nie, coś... Coś jakoś glitchuje ten oktowizor, nie wiem czemu on nie działa. No dobra, ale warto było. Także moi drodzy, ruszajmy teraz dalej. Pogaśmy te wszystkie światła. No i kontynuujmy. Kurde. Powiem wam, trochę się boję, bo jak oni nas zauważą, no to będzie niezły przypał, naprawdę. Przypominam, moi drodzy, jesteśmy na terenie faszystów, także... Nazistów, sorry, gra ich nazywa... Tak mnie denerwuje ten błąd, naprawdę, na co sobie sprawy z tego nie zdajecie. Tak, miałem historię rozszerzoną w liceum i dlatego mnie denerwuje. Nie no, bo wiecie, no kurde, jeśli ktoś myli dwa narody, które naprawdę się od siebie różniły, no to, to jest takie trochę... No głupie po prostu. Kurde, ja się boję, że oni nas tu w końcu zauważą, będziemy mieli tu taką rzeź, że nie pozbieramy się z tego, nie? Gaśmy wszystkie światła przede wszystkim. Czy ja słyszałem kogoś z tyłu? Nie. Kurde, panowie, nawet się nie odwracajcie, błagam. Proszę, proszę, proszę. Dobra. Okej. Trochę się tam podfajczyłem, ale trudno. To jakieś naboje widziałem. Gdzie te naboje? Ej, no widziałem gdzieś ikonkę naboi. Come on. Come on, no widziałem gdzieś naboje. O, tu. Halo. Dobra, mam. Dawaj mi rzeczy swoje. Mogę tu jeszcze jakieś światło powyłączać, poróbmy to, bo kurczę. Strasznie niska czułość jest w tej grze. No ale spoko, spoko. No dobra, no na razie mamy taki względny spokój. Nie jest najgorzej. Mamy tą broń na kulki, ale ta broń, powiem wam, tak mi się nie podoba, że to jest hit jakiś. Nie mogę włączyć latarki, co ciekawe. A co z tym noktowizorem? A, bo mi... Aha! Dlatego nie mogę używać noktowizji, zobaczcie. Bo wyczerpał mi się po prostu prąd. Okej, dobra. Rozumiem, ja pierdzielę. O tym nie pomyślałem. Dobra, to jak rozumiem, jak skoczę, to się zabije. Dobra, tak w takim razie musimy przejść jakoś tutaj. Okej, czyli widzicie, moi drodzy. Wyczerpał mi się prąd i z tego względu nie mogłem właśnie... używać noktowizji. Trzeba o tym pamiętać. Kurde, co ja tu mam zrobić teraz? Mi się wydaje, że tam było jakieś zejście na dół, o ile się nie mylę, tylko pytanie, gdzie ono właściwie było. No który to niby? Ktoś mnie zauważył, mamy lipę. Tylko pytanie, wiecie co, gdzie ja powinienem teraz ruszać, bo tam niby jest jakieś...
Może na te rury muszę zeskoczyć. Au! No dobra, nie wyszło najgorzej. Pewnie to... pewnie nie tak to miało wyglądać, ale... ale jesteśmy gdzieś dalej. A jak ja się niby miałem tu dostać, bo nie trzeba je do końca. Tam chyba jest jakiś koleś, uważam. A tu schody były na końcu. Co za dureń ze mnie. Co my tu mamy? Dużo rzeczy, fajnie, ale te schody chyba... Nie, 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 proszę, nie, skąd wy się wzięliście? Nie! Cicho, cicho! Ja pierdzielę. Serio? Serio? Dobra, zabijcie mnie. No, zabij mnie. Dawaj. No, dawaj, kill me! Ja pierdzielę. Lecimy od checkpointa, moi drodzy, bo to nie ma sensu. Gdzie był checkpoint teraz? To jest dobre pytanie. No chyba sobie robicie jakieś jaja. Tutaj? Kurde. Dobra, jeszcze raz w takim razie. Kurde, ale jak to się stało w ogóle, no? Kto mnie tam niby zauważył? Nie mam pojęcia, naprawdę. No, serio? No, nie wierzę, nie wierzę, po prostu nie wierzę, no. Jak ty mnie, goście, zauważyłeś, no? No dawaj, zabij mnie, no. Spróbujemy jeszcze raz ze skradaniem. Ja pierdzielę, co za... No nie mogę, no. No tak dobrze było wtedy, oczywiście musiałem zrąbać, nie? Trzeba niestety przejść to drugi raz, no. Kurde. Ale wiesz co, przy okazji sobie napompuję. Dobra. Ale fajnie jest ten oktowizor, kurczę, dobre to jest. Teraz go wyłączę, teraz on nie jest potrzebny, ale... W ogóle fajna jest animacja z perspektywy pierwszej osoby, jak się zakłada. Nie wiem, ten noktowizor. No chyba sobie robisz jaja, typie, ze mnie teraz. Tu nikogo nie ma, spadaj mi stąd. Dobra, to ogłuszymy tych z przodu i polecimy sobie dalej, ja pierdzielę. Chociaż... może ich nie będę ruszać? Ale tak z drugiej strony przydałoby się. Dobra, nie odwracaj się nawet teraz. Okej. Kurde, ale jak mnie tamte typy zauważyły? Nie wiem, nie wiem, odwaliłem trochę lipę, przyznaję. Bo w ogóle też głupio zrobiłem, że tak zszedłem w taki idiotyczny sposób, ale nie miałem pojęcia, jak inaczej zejść. No kto mnie widzi niby? No zaś się ta muzyczka załączyła, no. Nie wiem, spróbujmy iść po prostu dalej. Bez jaj. Nie wiem, no znowu ktoś mnie chyba widzi, ja nawet nie wiem kto. Niedobrze, niedobrze. Dajcie sobie spokój, no błagam. Tu na dole nikogo nie ma. Ten typ chyba. Dobra, gościu, po tobie. Ty mnie wtedy zauważyłeś chyba, dziadu, co? To tyle z ciebie teraz, adios. Dobra, idźmy dalej. Ale cały czas miejmy kontrol ciśnięty, skradajmy się, oho. Cicho, cicho, cicho. Dobra, i w takiej sytuacji przydaje się właśnie tłumik, bo teraz przynajmniej nikt mnie nie usłyszał. Dobra, przejdźmy dalej. Okej, no i pytanie, co teraz? No, no, dobra, jest safe, dobrze, dobrze, safe nas uratował. Oho, mam chyba dezertera. Dobra, nie mieszajmy się, po prostu idźmy dalej. A może jakbyśmy go uratowali w sumie? O właśnie. O właśnie.
mieliśmy ten biały na ekranie, tą migawkę. Czyli dobrze, żeśmy zrobili, uratowaliśmy gościa. No i fajnie, dobra. Także typ uratowany, możemy lecieć dalej. Sorry, że tak... O, mamy autosave'a znowu, super. Że tak się skupiam, z takim pewnym zaangażowaniem gram, w sensie, że mało komentuję, ale... Naprawdę powiem wam, na skradaniu w metro trzeba się bardzo, ale to bardzo skupić, bo czasami naprawdę różna siupa się może odwalić. Co to zrobić teraz? Czekać czy nie czekać? On ma pancerz jeszcze, ja pierdzielę. Jakby spróbował tak przejść, to po prostu? Mogę iść po prostu chyba tędy, czekajcie. O, możemy przejść tutaj. No, co to zrobi? Dobra, włączymy sobie noktowizję. Ja zrąbisty jest ten noktowizor, kurczę, muszę przyznać. Dobra, i przeszliśmy dalej, chyba nie powinni nas wykryć teraz. Jak rozumiem, musimy iść tu, dobra. Oho! Artem, załóż maskę. Bo już nam się chłopaczy nadusił trochę. No ta, tylko że ja chyba nie tędy w ogóle miałem iść, co? Nabił mi się chyba dobry ten uczynek, ale poza tym tu chyba nic nie ma tak naprawdę, czyli ja nie miałem w ogóle iść tędy. No to niedobrze w takim razie, niedobrze. Kurczę. No to dobra, miałem klucz do sejfu, okej, to wiecie co, to ja się w takim razie cofnę do tego sejfu, skoro już miałem ten klucz. Wcześniej go po prostu nie zauważyłem, ale go już zebrałem, więc możemy sobie ten sejf otworzyć. Dobra, założymy tą maskę na szybko. Zobaczymy, co w tym sejfie mamy. O, 150 naboi! O, ja pierdzielę. Nice. Okej, tylko boję się, wiecie co, trochę, że ten typ o nas zauważy za chwilę tutaj. Mam nadzieję, że nie. Ale on tu ewidentnie szedł. No właśnie. Dobra. Mnie tu gościu nie ma, ogłuszmy go. Okej, pięknie. Kurde. Coś powiecie, panowie? Chyba nie. Nie no, koleś się we mnie patrzy latarką ewidentnie. Ciekawe, jak ja mam tam teraz przejść. Kurde. Jakoś od boku. Nie no, on się patrzy centralnie w tą stronę. No przecież to się nie da przejść. Ja pierdzielę. No zobaczcie, no. Może teraz górą? Dobra. Okej. Nie wiem, czy zrobiłem dobrze, że go ogłuszyłem. Bo on tu strzelał dużo. W sumie moglibyśmy teraz my postrzelać, ale to chyba nie będzie dobry plan. Cio. No nie, no do cholery jasnej. Żartujecie sobie? Żartujecie sobie teraz? Bez jaj. No bez jaj. Dobra, w dupie was mam, trudno. Tak wyszło, to tak wyszło. Żwali mnie to naprawdę. Co to miało kurde być? Jak on mnie niby zobaczył? No przecież ogłuszyłem tylko tamtego gościa. Nie miał prawa mnie zobaczyć. Ja pierdzielę, teraz alarm na całą rzeszę wywołałem. Pozdrawiam. Ja pierdzielę, no nie tak to miało być. Kurde. Ej, ej, niedobrze, niedobrze. Już nie wiem, czy się skradać dalej, czy już mieć to w życi. Nie wiem, idźmy dalej po prostu. Trochę szkoda, no ale cóż. Tak to wyszło. W ogóle nie znalazłem ani jednej notki. Nie podoba mi się to. Może tu nie ma po prostu notatek.
Tak, ciekawe jak mam przejść przez ten posterunek, co? Nie no, bez jaj. Gościu, no oponuj się tam. Dobra, coś tam poobrywali. Kurde. Gdyby Artem w książce był takim terminatorem, no to nie wiem jakby to wyglądało. Generalnie w książce oczywiście Artem cały czas się skradał. Najbardziej jak tylko mógł. Niemalże się nie strzelał, no i ja tak też chciałem zrobić, żeby było powiedzmy kanonicznie, ale... Ale wiecie jak to u mnie z tym skradaniem, nie? Dobra. To w takim razie tak, no udamy się chyba... Sorry gościu, ale ja już wyżynał wszystkich. Co jest? Pierdziel, no i prawie zginąłem. Sorki za milczenie, moi drodzy, ale... Próbowałeś tu w miarę sfokusować, który to jeszcze do mnie naparza? Nie, no nie mogę, no cała armia próbuje, no. Dobra, a coś na dole może było? Poczekajcie, przeszukajmy ten dół na spokojnie. Ale nie, tutaj nic nie było, dobra. Żadnej notatki nie ma, to już dziwne trochę. Kurczę. Słabo to wyszło, no. Sorry za to. Ale już nic na to nie poradzę. No kolejni idą, no jaja jakieś. Dobra, także niestety ewidentnie moi drodzy chyba dobrego zakończenia już nie będzie. Ale będę się oczywiście o nie starać i tak. Ja pierdzielę, ale fail, nie mogę. Wiecie moi drodzy, ostatecznie nie chcę tak przechodzić tej gry tak na przypał, nie? Wiecie o co chodzi. Przebędę sobie po prostu ha ha ha, ale fajnie wyżynam wszystkich pięknie. No to nie o to chodzi, no. Ta gra na tym nie polega. No ale niestety, jak już tak wyszło, no to już trudno, to już tak wyszło. Tu chyba w tych kanałach nic nie ma, no dobra, to biegnijmy. Teraz ja już sam nie wiem, czy się skradać, czy mieć wywalone. Kurde, ciasto. No bez jaj, że on mnie wykrył. No idzie to, ale mnie nie zobaczył chyba. Dobra, no spróbujemy się trochę tu poskradać przynajmniej, może to wyjdzie. Lepiej mieć broń z tłumikiem. Dobrze, w tego kałacha zainwestowałem. Ja pier... Nie żartujcie sobie nawet, panowie, nie żartujcie sobie. My skruju, dobra, biegniemy. Nie, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Nie mam pytań. Spadamy. Dobra, spróbujemy przebiec po prostu po rurach. Tędy jakoś, dobra. Kurde. Tu coś mamy? Nie, tu mam maksa już. Okej, gdzie ja w ogóle jestem w tym momencie? Kurde no, ale głupio wyszło i teraz całe metro będzie mnie atakować. Ja pierdzielę. Idź pan. Cholerę z taką robotą. Oho. Nie, ta drezyna jeszcze do mnie naparzam, to są jakieś jaja. Wiecie co, może ja po prostu pobiegnę. Tyle na ile się da. Nie no, zrobiłem z metro strzelankę, no po prostu klimatycznie w ciul, naprawdę. Znowu w życiu mi nie wyszło. No brywaj, dziadu. Po prostu wkurzyliście mnie do granic możliwości. Cholerna rzesza! Walić trzecią rzeszę, czwartą rzeszę, ósmą rzeszę i wszystkie inne rzesze jakie istniały. Chociaż akurat pierwsza była jeszcze okej. Ale... cała reszta nie. Dobra, idziemy. Ja pierdzielę, wybaczcie za to nieklimatyczne. Nie, tak mi głupio jest teraz. Masakra. Jeszcze żadnego dziennika nawet nie znalazłem.
Chociaż może w tym rozdziale po prostu nie ma, znaczy w tym etapie. O, a jednak jest nowa notatka. Linia frontu, wpis pierwszy. Największym wrogiem linii czerwonej jest Czwarta Rzesza. Mówią, że ta wojna trwa już od 100 lat. Jakby za potrzeptem demonów różne narody stają po którejś ze stron konfliktu, jak w metrze, po czym walczą, aż obie strony ulegną zagładzie. Rzesza jest niby całkowitym przeciwieństwem linii czerwonej, skąd więc tak wiele podobieństw? Ubóstwo i głód, praca niewolnicza, bezustanne wiece, ujadanie polityków i puste oczy szarych ludzi. Także porozumiewają się sloganami, których nie wolno poddawać wątpliwość. Tu jednak wierzą w coś innego. Wystarczy rzekomo wytępić wszystkie mutanty, aby magicznym sposobem świat wrócił do normy. Czystość rasowa już nie interesuje nikogo. Ci naziści walczą o czystość genetyczną. A skoro normy określają politycy, miano mutanta można przylepić każdemu. Ostatecznie decyzja o tym, kto będzie żył, a kto umrze, leży w rękach szturmowców. Ta walka może trwać w nieskończoność, ale ze szpiegami obchodzą się tak samo jak komuniści, więc nie wolno mi dać się złapać. Nie no, Artym, spokojnie, złapać to się nie damy, robimy tu taką rzeźnię, że myślę, że nikt nie będzie do nas kozaczyć. Dobra, idźmy dalej. Okej, okay. Kurde, oni chyba biegną za nami, wiecie? Ale najważniejsze, że znaleźliśmy notkę, to mi się podoba. No to tyle z nie dać się złapać, co? When I came to my senses, I lost all hope. Nazi prisoners were used for slave labor or target practice. Starcie Dresden, gdy doszedłem do siebie, straciłem wszelką nadzieję. Faszyści, naziści wykorzystywali jeńców jako niewolników albo tarcze strzelnicze. Why should we hesitate? Let's shoot this red spy and be done with it. Shouldn't we call the Gestapo? It'll take them forever to get here from Reich. Who'll watch this pig till then? Good point. All right, you red scum. Offer a prayer to your Marx or whoever. Maybe if you beg, we'll think about killing you quicker. One thing I like about the bad guys, there's always a lot of discussion before they get around to pulling the trigger. You owe me one, kid. You don't look like a rat. Who the hell are you? That's Hunter's token. I'd better take you to Miller. Whatever message you have, save it for him. Okay, let's move to the armored car. Stalkerzy wraz z Pawłem przebił się przez terytorium faszystów do stacji ciemnej, tam spotka się z Ulmanem. After that, we'll be real close. Just the hall and the black station. And what about the mission? Hey, Miller will hand you a medal if you bring news from Hunter. I'll handle the mission myself. Let's meet up at the Black Station. You be careful out there. Dobra, także lecimy, moi drodzy. Trzymajmy się blisko nich, bo się boję, że znowu jakiś skrypt się nie uruchomi i będziemy mieć lipę, także lepiej już stać się jak najbliżej nich. Dobra, no to chodźcie, panowie. No całe szczęście nas uratowali, ale było naprawdę blisko. You should man the turret. It'll be harder to see you that way. I hope you know how to operate a machine gun, kid. Well, guys, good luck to you. Te kadrzynki z pierwszej osoby są mega dobrze zrealizowane, muszę przyznać, naprawdę. Dobra. Wieżyczko braco Szaidę, no dobra.
No to lecimy, moi drodzy. Miejmy nadzieję, że nie będzie potrzeby używać tego karabinu. No ale... Standing in for the crew. If it all goes to hell, just do as I say. No właśnie, spróbujmy to mimo wszystko ominąć to wszystko po cichu. Miejmy nadzieję, że się uda. Ale mieliśmy farta ogromnego, trzeba przyznać. No i ciekawe, czy nas przepuszczą. No teoretycznie, skoro chce się uzyskać dobre zakończenie, nie powinno się nikogo zabijać, tak? Więc teoretycznie da się to po cichu zrobić, no ale jeszcze zobaczymy. Ja pierdziel, jak to wygląda. A to jest w ogóle śmieszne, że, wiecie, ludziom chciało się tworzyć jakieś czwarte rzesze, jakieś taką podróbę ZSRR w takim metrze, gdzie tak naprawdę każdy powinien się wspierać nawzajem. Co robisz tutaj? Ten samochód nie jest We've been sent to the forward roadblock, Herr Officer, to deliver the ammo. They've already received the ammo shipment. Who are you? Raise your eye shield. Stop! Alert! Mend the vehicle! No to chyba się jednak nie obędzie, co? Dobra, spadamy stąd. Ja pierdzielę. Okej, już obracam. To tyle z nieużywania wieżyczki w takim razie. Ej, ale tak z drugiej strony, to skoro... Jak ja mam uzyskać dobre zakończenie, jak tu muszę zabijać? Może... Ej, a może wcale nie trzeba tak, że w sensie nie zabijać nikogo? Może to w Last Light'cie było i mi się porąbało? To by było dobre. Dobra, się trochę karabinek schłodzi. Oho. Okej, już obracam. Już obracam. Dawaj, Artem, naparzaj. Nie chcę też tego działka przegrzać. Mam nadzieję, że jakoś specjalnie go nie przegrzejemy właśnie. Dobra, dostał. No gdzie? Aha, są faktycznie, dobra. Okej, powyrywali. Oho. Jak naparzają. Dobra, no większość padła chyba, tam jeszcze jeden żyje. Okej. No przebijaj się tam, gościu, szybciej przez tę blokadę, czy co ty tam masz? Nie ma czasu na pierdoły, stary. No jest problem. Panie Stalker, pan tam jeździe, czy co pan robi? On się opierdziela jakoś strasznie. Gościu, czemu ty stoisz? Jedź, ja pierdzielę. Andrzej, no, dobra. Nazwijmy go Andrzej. Pewnie mi się karabinek przegrzał. No, gdzie niby? A jest faktycznie. Tak, wiem. A, tak myślałem, że mi się nie udało. To lecimy jeszcze raz w takim razie. A, bo to odtąd, no dobra. Kurde, ale wiecie, w czym był problem? Bo mi się strasznie przegrzało działko. Ja mi się strasznie dziwnie się tym działkiem obraca, bo musimy wciskać AD na lewo i prawo, a górę dół możemy myszką i to trochę jest takie mylące. Muszę przyznać. Dobra, prowadzi tam panowie dalej. Okej. Kurde, przebija się tam gościu. Dobra, tam dostał. Jak wiesz, że oni chyba też nam tutaj uszkodzili bardzo drezynę wcześniej, to był też problem. Teraz trochę mniej uszkodzą, bo trochę bardziej już ogarniam strzelanie tym działkiem, ale... Ale tak czy siak jest to zrobione trochę dziwnie, że AD się obraca lewo-prawo działko, a właśnie góra-dół działa normalnie na myszce. Dobra, wyrywali.
Ja od razu się nakieruję. Tak, wiem. Dobra, ładnie siadło. Przygadałbym jakiegoś checkpointa, szczerze mówiąc, ale na razie chyba nie dostaniemy. O, dzięki. Jak na zawołanie, super. Wow. No tak, jakaś podróba czołgu, no to super. To pozdrawiam. No jest tak trochę źle. Nie, siada nam drezyna, no bez jaj. No jedź, kościu, jedź, proszę. No kurde, no i co dalej? Chyba coś tam naprawia. Nie, ale tu chyba cała rzesza się na nas rzuciła. Co tu się kurde dzieje? No przecież ja zginę zaraz. Widzę, kto naparza do mnie tyle. Przegrzało mi się działko, no super, genialnie. Dobra, ochłodziło się. Ja pierdziele, mamy lipę straszną. Ja wiem. No ile on musi dostać, co jest? Dobra, padł, ładnie. No i tak, było blisko. No ale dobra, no mamy to chyba ze sobą, no. Łoś się, czy nie? Co jest? Ale pieprznie. No dobra, ale mamy drogę wolną, także spoko. Chyba nie powinno być już większego problemu, ale ciekawe, co oni to w ogóle robili. To jest dobre pytanie, ci stalkerzy, jak oni nas znaleźli w ogóle, jakim cudem to się wszystko stało, nie wiem, może nam opowiedzą. Idę. W sumie może ja włączę noktowizję, skoro mamy. O, widziałeś, jaki mam sprzęcior? Ty takiego nie miałeś, gościu. Zobaczmy tutaj, co jest. Ulala, jakie rzeczy fajne. Dobra. Nie, w sumie tu jest trochę ciemno. Poużywajmy tej noktowizji. Dobra, pozbierajmy wszystkie rzeczy, ile tylko się da. Coś tu jeszcze? Bo jakaś ikonka. O, włączyłem światło, super. Dobra, i tutaj to chyba tyle, prawda? No chyba tyle, dobra, to idziemy stąd. A ten już gdzieś tam pognął. O, notatka, super. Starcie Drezyn, wpis pierwszy. I to ma być ten plan? Gdyby nie nasze kretyńskie szczęście, bylibyśmy już obiadem dla szczurów. Plan Ulmana obejmował tylko dwa elementy. Szaleństwo i zaskoczenie. Nikt z nazistów nie spodziewał się, że przejmiemy ich pojazd, nie oczekiwali też błyskawicznego ciosu w plecy. Nie mam wyrzutów, czasy kodeksów honorowych już dawno minęły. Jeśli trzeba kogoś dźgnąć w plecy, by przeżyć, mieszkaniec metra zrobi to bez mrugnięcia okiem i jeszcze za chwilę poprawi. Najważniejsze to zadbać o bezpieczeństwo własnych pleców. Oj, tak. No dobra. Ale Ulman to może byś poczekał chwilę, co? No dobra, i kolejne psy kontrolne. After our firefight with the Nazi trolleys, it seemed we would have an easy road ahead. Once again, I was wrong. Zajezdnia. Po strzelaninie z faszystami sądziłem, że już nic gorszego nas spotkać nie może. Po raz kolejny byłem w błędzie. Dobra, ale moi drodzy, tu sobie zakończymy kolejny
Kolejnymi etapami zajmiemy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że się wam podobało, jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Metro 2033 Redux. Na razie!